A główna, czyli zapowiadany już wczoraj wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka. Posłowie Platformy dzisiaj składają to wszystko w związku z dymisją komendanta głównego policji Zbigniewa Maja. Wiemy, jaki jest rozdział Manteimie i jak może przebiec głosowanie nad tym wnioskiem. Niemniej jednak będziemy się przyglądali sprawie. A teraz już zmieniamy temat i przechodzimy za naszą wschodnią granicę. Właściwie to za dwie, bo będziemy rozmawiali o Rosji. Ośrodek analityczny Stratfor opublikował raport pod tytułem Rosja Putina jest bardziej stabilna niż się wydaje, a wersję polską tego raportu przygotowało Narodowe Centrum Studiów Strategicznych i jego przedstawiciel Adam Kowalczyk jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ogólne zdanie czy ogląd tego raportu jest taki, że studzi on emocje tych, którzy wieszczą rychły upadek, no może nie jeszcze reżimu, chociaż niektórzy nazwaliby po prostu reżimem Rosji Władimira Putina, głównie dlatego, że przekonanie Zachodu jest takie, że mierzy się Rosję kategoriami właśnie zachodnimi, a prawda jest taka, że władza Putina i kontrola nad własnym społeczeństwem pozostaje bardzo silna. Władimir Putin nie przejmuje się tym, co sobie myślą Rosjanie, a Rosjanie są przyzwyczajeni do tego, że jeśli jest ciężko, to to jest wszystko dla dobra matuszki Rosji. Czy faktycznie takie można mieć wrażenie po lekturze tego raportu? Zgadza się. To znaczy, nie ulega wątpliwości, że główną tezą, która wynika z przytoczonego przez pana tekstu, jest to, że i analitycy, i politycy zachodni niestety, ale mierzą Federację Rosyjską swoimi kategoriami, swoimi miarami i próbują wpisać ją w takie ramy właśnie i nadać jej pewne wartości, które są typowe dla społeczeństw w zachodnich i dla polityki, którą się uprawia na szeroko rozumianym Zachodzie. Oczywiście jest to błąd, który skutkuje tym, że zarówno w decydenci, jak i zachodni eksperci bardzo często nie są w stanie prawidłowo wyjaśnić pewnych procesów, zrozumieć je, co też ma przełożenie na wadliwe decyzje polityczne. My akurat jesteśmy w tej, jak myślę, dosyć szczęśliwej sytuacji, że akurat Federację Rosyjską i państwa wschodniosłowiańskie, jeśli to tak można nazwać, myślę, że rozumiemy sporo lepiej niż analitycy zachodni. Dlatego też na przykład po 2008 roku, gdy Zachód w sposób taki bardzo głośny, jednoznaczny wieszczył swoisty reset z Federacją Rosyjską, to niektóre, przynajmniej polskie środowiska i niektórzy politycy bardzo jednoznacznie się temu sprzeciwiali. A propos tego tekstu, wydaje mi się, że warto by tu podkreślić, że rzeczywiście jest tak, że w tym momencie sporo się pojawia na Zachodzie takich właśnie głosów, że rzeczywiście te problemy ekonomiczne, spadające ceny ropy, a dodatkowo te sankcje, one będą miały taki efekt synergii i finalnie, przynajmniej za jakiś czas, one będą skutkowały właśnie tym, że ten reżim polityczny zostanie albo bardzo wyraźnie osłabiony, albo że po prostu nastąpi zmiana władzy. No i jakie jest w tym błędne założenie? Błędne założenie w tym jest takie, że po pierwsze, jeżeli chodzi o życie polityczne i życie społeczne, nie możemy w taki jednoznaczny i tak prosty sposób ekstrapolować pewnych, no powiedzmy, że trendów. To znaczy, czy ktoś w 1989 roku się spodziewał, że dwa lata później Związek Sowiecki zupełnie się rozpadnie i przestanie istnieć? No pewnie nie. Czy w połowie 2013 roku ktoś się spodziewał, że na Ukrainie będzie miała miejsce rewolucja godności i to wszystko, co się wydarzyło później? No też pewnie nie. Dlatego też byłbym tu bardzo ostrożny w takim właśnie nieferowaniu wyroków, czy ten reżim się skończy, a jeśli się skończy, to kiedy się skończy i w jaki sposób się skończy. Być może będzie tak, że on będzie trwał jeszcze przez dosyć w długi czas i na przykład nastąpi taka zmiana, która będzie pochodziła od wewnątrz, to znaczy jakaś
grupa w tym momencie osób, które te władze na Kremlu dzierżą, może na przykład sprzeciwić się, prawda, na obecnej polityce Władimira Putina i to w moim przekonaniu mogą być tu bardzo różne względy i prywatne, i charakterologiczne, i osobowościowe. No niestety przy opisywaniu takich autokratycznych reżimów też bardzo często ta grupa, która trzyma władzę, jest w zasadzie nie do opisania i niewidzialna na pierwszy rzut oka. Tak, tak, tak. I dlatego też wydaje mi się, że pewne pęknięcia, jeżeli by one nastąpiły za jakiś czas, one mogą pójść na przykład z kierunku zupełnie dla nas nieprzewidywalnego. Dlatego też podsumowując właśnie ten wątek, uważam, że musimy być bardzo wstrzemięźliwi, natomiast rzeczywiście na chwilę obecną niewiele wskazuje na to, ażeby to paliwo polityczne dla Władimira Putina miało za chwilę się skończyć, nawet jeżeli te wskaźniki makroekonomiczne cały czas się pogarszają. Przed naszą rozmową wspomniał pan o tym wzmocnieniu wojsk wewnętrznych w Rosji przez Władimira Putina. Czy to by mogło mieć, czy moglibyśmy to rozumieć jako taki przedbieg, jako pierwszy ruch przed ewentualnymi protestami na dużą, na masową skalę? Bo tutaj raport Stratforu wskazuje, że takie mniejsze protesty są dokładnie kontrolowane, czy informacje o nich są w posiadaniu służb Władimira Putina, więc to nie stanowi żadnego zagrożenia. No ale przed chwilą wspomniał pan, że wydarzenia na ukraińskim Majdanie wymknęły się nieco spod kontroli. Aż takiej skali się nie spodziewano. Czy to wzmocnienie wewnętrznego bezpieczeństwa w kraju Władimir Putin może właśnie w ten sposób rozumieć jako zabezpieczenie się na wszelki wypadek, gdyby jednak coś takiego miało się wydarzyć? Z pewnością tak. To znaczy, wydaje mi się, że władze na Kremlu mimo wszystko dosyć mocno obawiają się jednak pewnej takiej irredenty wewnętrznej, masowych właśnie protestów. I co więcej, w moim przekonaniu bardzo duża część w tych elit, ona zdecydowanie wierzy w to, że to ten Zachód, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, one rzeczywiście stoją i odpowiadają za to wszystko, co działo się i w Gruzji, i na Ukrainie. I po prostu się obawiają, że podobne procesy mogą zostać także uruchomione w Federacji Rosyjskiej. Oczywiście przynajmniej na chwilę obecną wydaje się, że takiego niebezpieczeństwa nie ma. Przez ostatnie lata wszystkie protesty w Federacji Rosyjskiej, włącznie z tymi z 2011 roku, gdy na Plac Błotny wyszło około 200 tysięcy ludzi, to w dalszym ciągu nie jest masa krytyczna, zdolna do tego, ażeby jakiekolwiek czy to ruchy społeczne, czy polityczne w Federacji Rosyjskiej w tym momencie przeprowadzić. Dlatego też zważając także na powiedzmy na przeszłość obecnych elit kremlowskich, jest oczywiste, że one poprzez taką swoistą paranoję będą się obawiały pewnych oddolnych ruchów. Natomiast wydaje się, że w tym momencie bardzo trudno wskazać, żeby te na przykład wzmocnienia wojsk wewnętrznych albo cenzura internetu, ażeby one były w tym momencie niezbędne, dlatego że jest bardzo daleko do osiągnięcia tej masy krytycznej, która by pozwoliła na przeprowadzenie w Federacji Rosyjskiej rzeczywistych i wymiernych zmian. Właśnie, sytuacja w Rosji, czy to przyzwyczajenie się do takiego modelu władzy, takiej jednowładzy w tym momencie od wielu lat pod postacią Władimira Putina, jest dla niego tyle korzystne, że żadne głosy, no chociażby takie jak w Polsce o łamaniu demokracji, tam nie mogą mieć miejsca, bo Rosjanie chcą mieć silnego przywódcę. Raport Stratforu stwierdza nawet, że Rosjanie wykazują zrozumienie dla działań służb specjalnych i wskazuje, żeby nie przeceniać w ogóle tego epizodu Władimira Putina w KGB, teraz FSB, bo Rosjanie wiedzą, że jeżeli Władimir Putin musi użyć służb, to robi to i robi to wszystko dla kraju. Zgadza się. Z drugiej strony ja może bym troszeczkę się nie zgodził akurat właśnie z tym, to znaczy
W tym sensie, że gdy spojrzymy na dzisiejsze elity polityczne Federacji Rosyjskiej, to tam około 80%, jeśli dobrze pamiętam, są to ludzie w jakiś sposób związani ze służbami w poprzednim systemie. No to jednak w moim przekonaniu warunkuje sposób myślenia, sposób działania. Natomiast Stratford w tym momencie ma oczywiście rację, pisząc o tym, że Rosjanie jako naród nie do końca chyba posiadający taką kulturę polityczną, która rozumie w demokrację, która jednak tu rozumie takie pewne, no powiedzmy, normy wolnościowe. Oni rzeczywiście bardzo się obawiają tego powrotu do lat w 90., gdy rzeczywiście ta demokracja w pewnym stopniu w Federacji Rosyjskiej zaistniała. Natomiast no, było to spowodowane oczywiście w tymi procesami z przełomu lat 80. i w tkwi 90., natomiast skutki dla większości przeciętnych i zwykłych Rosjan, one były rzeczywiście opłakane. I gdy pan by w tym momencie spytał się przeciętnego Rosjanina, jak ocenia te lata w 90., oni mają nawet w takie bardzo brzydkie określenie tego okresu w demokracji. Może w tym momencie w tego nie będę przytaczał. Tym niemniej, no jedno jest pewne, przeciętny Rosjanin woli i preferuje taką sytuację, gdy władza jest silna, gdy władza za wiele rzeczy odpowiada. I dlatego też no, nie wydaje się, ażeby w tym momencie te opozycyjne siły w Federacji Rosyjskiej, o ile jeszcze jakieś tam właśnie istnieją, to też myślę, że nie możemy ich nazwać takimi wyznaczącymi. I nie możemy też łudzić się, że ta liberalna właśnie opozycja, że ona w jakikolwiek sposób, prawda, tam porwie w serca i umysły Rosjan, dlatego że Federacja Rosyjska i jej obywatele najzwyczajniej w świecie do tego nie są przyzwyczajeni i tego nie chcą. No właśnie, na koniec tego raportu jest akapit Prawdziwe zagrożenie dla władzy Putina i w nim czytamy: działanie oligarchów lub szefów służb bezpieczeństwa przeciwko Putinowi byłoby znacznie bardziej niebezpieczne dla stabilności niż groźba popularnego powstania w kraju, ale jest od razu zaznaczenie, że Władimir Putin zdaje sobie sprawę z takiego zagrożenia i dlatego podjął profilaktyczne kroki w celu wyeliminowania tego zagrożenia i jako przykład podawany jest Michał Chodorkowski. No ale to też jest to samo działanie, czyli Władimir Putin nawet w stosunku do oligarchów w swoim kraju chciałby stosować siłę i używać służb, czy to nie jest dla niego zbyt niebezpieczne, żeby z taką siłą sobie pogrywać? Wszystko tutaj zależy od tego, czy rzeczywiście Władimir Putin jest jedynym i najważniejszym, no powiedzmy, że takim demiurgiem. To znaczy, jeżeli uznamy, że rzeczywiście jest to jednoosobowa w tym momencie władza, to zakładając, że on wszystkie te sznurki właśnie w swoich rękach trzyma, możliwe jest, że wszystkie te klocki sobie poukładał. Natomiast jak to w państwach autokratycznych bywa, no rzeczywiście ta elita gdzieś jest bardzo często schowana. Ona jest właśnie w drugim szeregu. Dlatego też wydaje mi się, że nie możemy ze stuprocentową pewnością odpowiedzieć, jakie są te relacje wewnątrz w elity Federacji Rosyjskiej. Natomiast z drugiej strony no też bardzo często jest tak, że w państwach autokratycznych, jeżeli się dokonuje jakiś właśnie przewrót albo zmiana władzy, to w ramach tej wewnętrznej elity się pojawia jakaś grupa, możemy ją w tym momencie nazwać liberalna, która dla takich czy innych korzyści odsuwa dotychczasowego przywódcę i w ten sposób ta zmiana władzy następuje. Natomiast czy będzie miało to miejsce w Federacji Rosyjskiej, no w tym momencie jest to bardzo trudno przewidzieć. Adam Kowalczyk, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Rosja Putina jest bardziej stabilna niż się wydaje, tak brzmi polskie tłumaczenie raportu Ośrodka Analitycznego Stratfor, który można znaleźć na stronach Narodowego Centrum Studiów Strategicznych właśnie i przyswoić sobie w całości. Minęła godzina 12, więc my za moment wracamy z Republiką na żywo.